Dlaczego ludzie wyjątkowo inteligentni odkładają na później najwięcej spraw? Wyobraź sobie, że jesteś w supermarkecie. Przechodzisz obok alejki z owocami i warzywami, wybierasz swoje najlepsze i widzisz w koszu piękne, żółte cytryny. Nie możesz się oprzeć przed ich zakupem. Gdy wracasz do domu, kładziesz jedną z nich na desce do krojenia. Bierzesz nóż, przekrawasz ją na pół. Soki tryskają. Przekrawasz jeszcze na ćwiartkę. Chwytasz tą ćwiartkę w dłoni. Czujesz ten cytrynowy zapach. Zanurzasz swoje usta w cytrynie. Jeśli w twoich ustach pojawiła się odrobina śliny, to masz świetną wyobraźnię, ale to też sygnał, że fikcyjna opowieść wywołała reakcję twojego organizmu. Co więc będzie, jeśli powiem ci, że jutro musisz zapłacić podatki, musisz wypełnić PIT, musisz pójść do urzędu skarbowego, musisz załatwić coś bardzo skomplikowanego i trudnego. Osoby inteligentne i wrażliwe dlatego właśnie odkładają najtrudniejsze i największe sprawy na później, ponieważ czujemy fizyczne odrzucenie przed sprawami, które sprawiają nam trudność. Dlatego właśnie odkładamy ich tak wiele. Z pomocą przychodzi David Allen ze swoją słynną książką Getting Things Done. Przedstawia w niej, w moim odczuciu, dwie rewolucyjne koncepcje. Rewolucyjne dla osób, które mają, tak jak ja, problem z zorganizowaniem sobie pracy. Pierwsza z nich to podejście bottom-up, podejście od dołu do góry. Większość ambitnych i inteligentnych osób zwykło myśleć o dużych ideach, o dużych problemach, zapominając o tych małych, drobnych sprawach. Podejście bottom-up to skupianie się właśnie na tych drobnych, malutkich sprawach, które są najbliżej nas. Porządkowanie własnego otoczenia, porządkowanie własnego biurka mentalnego i fizycznego. To ustalanie priorytetów na podstawie tego, co jest najbliżej, to załatwię jako pierwsze. I to podejście łączy się z drugą techniką, zasada najbliższego działania. To znaczy, żeby zrobić rzeczy, które są najszybsze do zrobienia, najłatwiejsze do zrobienia i najbliżej nas. Jednym słowem, gdy tego typu rzeczy robimy, zaczynamy czuć energię, ponieważ realizujemy małe kroczki i odnosimy w nich małe sukcesy. Jest to niezwykle motywujące uczucie i polecam je wszystkim osobom, które mają problem z prokrastynacją. Zajmijcie się tymi małymi rzeczami, zostawcie te duże na później. Zobaczycie, jak dużo energii przyniesie wam ogarnięcie tych najprostszych spraw. Drugą wielką ideą, którą możemy wyciągnąć z Getting Things Done, to cały system. A w szczególności pierwszy punkt tego systemu. Zgromadź swoje sprawy. Wszystkie. Niedokończone, niezałatwione, sprawy na być może, sprawy na kiedyś, sprawy na dziś, sprawy na jutro, sprawy na wczoraj. Każdą z tych rzeczy zbierz w jednym czytelnym miejscu. Niech to będzie tabela, niech to będzie kartka papieru, obojętnie. Zbierz je i postaraj się, żeby ta lista była maksymalnie wyczerpująca. Na samym początku może ci się wydać, że lista nie będzie długa, ale zapewniam cię, że jak przejrzysz sobie wszystkie sprawy związane z twoimi przyjaciółmi, relacjami, nie tylko zawodowe, to nagle się okaże, że spędzisz nad nią nawet kilka godzin. Ja na przykład korzystam z arkuszy Google. Kiedy mam coś zanotować, kiedy mam pomysł, który bardzo szybko mi wypadnie, to robię notatkę. Jeśli mówimy o gromadzeniu, to zgromadź nie tylko sprawy, które ci zalegają, ale przygotuj sobie metodę, czy online, czy offline, do gromadzenia spraw na przyszłość. Jeden wielki worek spraw. Jeśli uda ci się zrobić z tego nawyk, twoja głowa będzie lżejsza i za każdym razem będziesz mógł odwołać się do pewnego miejsca, w którym masz wszystko zanotowane. Drugi punkt systemu Getting Things Done to analiza. To przetwarzanie tego worka, do którego nawrzucaliśmy wszystkie nasze sprawy. Cały etap analizy można uprościć do 3 kroków. Pierwszy z nich, czy należy coś z tą sprawą zrobić? Jeśli nie, to prawdopodobnie można wyrzucić ją do śmieci i nie przejmować się w przyszłości. Jeśli tak, to zadajemy pytanie, czy zajmie nam to do 2 minut czasu? Jeśli tak, robimy to. Jeśli nie, odkładamy to na później. Trzecim krokiem w systemie Getting Things Done to organizacja priorytetów. Ustalenie priorytetów do zadań jest kluczowe. Pomijając zadania, które możemy wykonać do 2 minut, należy świadomie odnieść się do tego, co jest dla nas najważniejsze. I w zasadzie tyle. Ten punkt jest bardzo prosty. 4. punkt systemu Getting Things Done to przeglądanie swoich postępów. To niezwykle istotny punkt, ponieważ działa na Ciebie motywacyjnie. Zapewniam Cię, że nie ma lepszego uczucia niż lista odhaczonych rzeczy, które miałeś do zrobienia. Kawał dobrej roboty. Możesz sobie pogratulować. Z drugiej strony, jeśli Twój przegląd, na przykład tygodniowy, miesięczny, będzie zawierał spore ubytki, być może zadanie wymaga rozbicia na mniejsze kroki, żeby posuwać się delikatnie do przodu. 5. punkt systemu Getting Things Done. Zrób to. Po prostu rób te rzeczy. Nie przejmuj się tą przerażającą wizją tych wszystkich wydarzeń. Jeśli zrobisz wszystko, przeglądniesz i nic z tym nie zrobisz, no to mamy problem. David Allen w swojej książce jest niezwykle techniczny. Umysłom kreatywnym będzie ciężko przebrnąć przez cały ten system, ale publikacja jest niezwykle inspirująca i gorąco zachęcam do zapoznania się z nią. Mam nadzieję, że nauczyłeś się czegoś dzisiaj. Subskrybuj ten kanał, dziel się dobrą wiedzą, daj łapkę w górę i dzięki za uwagę.